Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Postanowiłam poruszyć tutaj ten temat i uświadomić Wam, jak bardzo jest ważny. Oczywiście nie chodzi o to, abyście teraz stali się eco-freakami, zero-waste freakami, ale żebyście małymi krokami zaczęli wprowadzać zmiany do swojego życia. Bo Ziemia to nasz jedyny dom na tym świecie, więc jeśli nie zaczniemy o nią naprawdę dbać, to wkrótce przestanie nim być. Po pierwsze, i co w dzisiejszych czasach powinno być obowiązkiem każdego, to segregowanie śmieci. Polecam podzielić śmieci na kilka kategorii: metal, plastik, szkło, bio, papier i tego się trzymać. Zobaczycie wtedy, że najwięcej wyrzucamy plastiku. Zainwestuj w materiałowe torby, które posłużą Ci na długie lata. Ja w domu mam już takich kilka i zawsze zabieram je na zakupy. To się też łączy z torebkami foliowymi, których już nie używam. Naprawdę, idąc do sklepu, nie musisz każdego owoca i każdego warzywa pakować w nie. Włóż do kosza, bo w domu i tak je przecież umyjesz. Czy wiesz, że plastik rozkłada się od 100 do 1000 lat? Dlatego zamień plastikowe pojemniki na szklane. Chodzi tutaj o różne pasty do kanapek, sosy, ale także przechowywanie w nich produktów sypkich, jak kasze, makarony czy płatki. Tak samo butelkom plastikowym mówimy stanowcze nie. Zamień je na butelki z filtrem lub bidony wielokrotnego użytku. Polecam też zabierać do szkoły czy pracy śniadaniówki, w które zapakujesz zdrowe jedzonko i nie będziesz potem musiał sobie czegoś kupować, czyli wydawać pieniędzy i dokładać się właśnie do tego plastiku, kupując na przykład batonika zapakowanego w plastikowy papierek, co jest po prostu bez sensu. Natomiast jeżeli bardzo lubisz pić ze słomek, które są prawdziwą zmorą dla zwierząt żyjących w oceanach, to zamień je na te metalowe lub bambusowe. Ewentualnie możesz używać jednej mocnej plastikowej słomki i jej nie wyrzucać. Ja tak robiłam, zanim nie zakupiłam tych z bambusa. I to też się tyczy też innych plastikowych rzeczy, na przykład maszynek do golenia, które nagminnie kupujemy, a wystarczy wymieniać w nich ostrze. Kolejny punkt dotyczy jedzenia. Ogranicz mięso i nabiał do minimum. Wiem, że to nie jest proste, ale nie dość, że te produkty mają niekorzystny wpływ na nasze organizmy, to również ich produkcja niesie za sobą poważne problemy. Oczywiście ja nadal nie robię tego wszystkiego, o czym Wam tu mówię, ale staram się i chcę się zmienić na lepsze. Zamień sieciówki na lumpeksy. Produkcja ubrań wymaga bardzo dużej ilości wody, a większość tych ubrań po roku idzie tak naprawdę do wyrzucenia. I na koniec coś, co wydawać się może, że jest normalne, ale wcale nie jest, bo ciągle o tym zapominamy. Nie marnuj energii, gaś światło, jeśli wychodzisz z pomieszczenia i oszczędzaj wodę, na przykład myjąc zęby, zawsze zakręcaj kran. I to już wszystko w tym filmie. Ciekawa jestem, co o nim sądzicie. Dajcie znać i widzimy się za tydzień. Pa!